Wydanie decyzji środowiskowych określających uwarunkowania dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych zawnioskowało miasto Suwałki. Planowana lokalizacja to ulica Przemysłowa. Spalarnia odpadów ma być ekologicznym źródłem ciepła opartym na paliwie pozostałym z sortowania odpadów komunalnych. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli wozić po Polsce tej frakcji energetycznej, tej części odpadów komunalnych, których nie możemy składować, ani w jakiś tam sposób tutaj posegregować i zbyć. Musimy termicznie to zagospodarować, czyli spalić. Woziliśmy i wozimy do innych spalarni po Polsce, płacimy duże pieniądze i doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie, jak my wybudujemy taką instalację w Suwałkach i zagospodarujemy tą frakcję energetyczną w ten sposób, że wytworzymy ciepło i to ciepło popłynie siecią do naszych mieszkańców. Takie rozwiązanie niesie za sobą nie tylko ograniczenie wydatków na transport i opłaty za spalanie odpadów, ale też pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez suwalski PEC. A to, jak już wiemy, jest najważniejszą przyczyną rosnących cen ciepła w mieście. W ciągu ostatnich 2 lat należność za gigajoule energii poszła w górę o 1/4. Drugi produkt spalarni to energia elektryczna na potrzeby własne z ewentualną nadwyżką kierowaną do pobliskich zakładów produkcyjnych. Planowaną wydajność takiej spalarni miasto szacuje na niecałe 26 tysięcy ton rocznie. Jak podkreśla prezydent miasta, taka inwestycja wpisuje się w ideę pożądanej gospodarki odpadowej w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że odpady nie podlegające recyklingowi zamienia się w energię. Jak taka spalarnia wpłynie na środowisko naturalne, a szczególnie na jakość powietrza w mieście? Będzie sporządzony, przygotowany raport oddziaływania na środowisko. To potrwa naprawdę dość długo, pewnie gdzieś tam do czerwca przyszłego roku. Z pewnością wśród mieszkańców obok zwolenników znajdą się również sceptycy lub przeciwnicy budowy spalarni. Prezydent Rankiewicz zapowiada, że samorząd dołoży starań, aby wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Chcemy z mieszkańcami spotkać się i wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, które chcą przekonać się, co tu miasto zamierza, jakie ma plany, jakie zamierzenia. Takie otwarte spotkanie będzie zorganizowane 7 października o godzinie 16 w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury. Pokażemy, omówimy, wyjaśnimy. Każdy z mieszkańców będzie mógł zadać pytanie, przychodząc na to spotkanie, bądź też internetowo. Też uruchomimy specjalne takie narzędzia, strony, gdzie będzie można zgłaszać swoje wątpliwości, czy zadawać jakieś pytania i będziemy przygotowywali odpowiedzi. Chcemy wszystko robić przy otwartej kurtynie. Nie tak dawno jeszcze na terenie suwalskiego PGO leżały ogromne ilości odpadów, czekających aż otworzy się dla nich brama białostockiej spalarni. Otworzyła się wprawdzie po wielu miesiącach zatoru, ale cena termicznej likwidacji naszych śmieci wzrosła niebotycznie, co dość szybko odbiło się na kieszeni mieszkańców. Teraz jest okazja, by zapobiec powtórce problemu. My mamy olbrzymie możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na budowę tej instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Byłem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Są pieniądze, są pieniądze. Gdybyśmy mieli decyzję środowiskową, to już 50 milionów złotych byśmy posiadali. A tak musimy przygotować dokumentację. To jest taka szansa dla nas, zrobić kolejny krok i myślę, że mieszkańcy będą zaaprobują to, bo to robimy po to, żeby i za odpady komunalne płacić mniej i ciepło, żeby było tańsze, żebyśmy nie musieli płacić chociażby za emisję CO2 dwutlenku węgla ze spalania węgla w naszej ciepłowni miejskiej. O korzyściach, o tych wszystkich również zagrożeniach, o lokalizacji będziemy rozmawiali właśnie 7 października o 16 w Suwalskim Ośrodku Kultury. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam.